Paweł Kryszałowicz, 33-krotny reprezentant Polski, uczestnik turniejów w Korei i Japonii, były piłkarz Amici Wronki, Eintrachtu Frankfurt i Wisły Kraków. Kiedyś jeden z najbardziej solidnych i ciężko pracujących na boisku piłkarzy ekstraklasy. A teraz? Jestem prezesem klubu Gryf Słupsk. Jak skończyłem grać na poziomie gdzieś zawodowym, to zawsze miałem marzenie wrócić do siebie, do domu, tam gdzie się wychowałem i spróbować, żeby klub się rozwinął, żeby grał w jak najwyższej lidze. No i to moje marzenie jakoś się spełniło i nadeszła nowa era mojego klubu i tym się zajmuję. Dodatkowo jestem wiceprezesem Morskiego Związku Piłki Nożnej. Także na brak zajęć nie narzekam. Paweł Kryszałowicz przygodę z piłką nożną rozpoczynał w barwach rodzinnego Gryfa Słupsk. Po epizodzie gry dla Zawiszy Bydgoszcz w ramach służby wojskowej podpisał kontrakt z Amicą Wronki. Dobry klimat dla młodego człowieka, który chciał się rozwijać. Wszystkie warunki spełnione, dobre boisko, dobrzy trenerzy, klub poukładany pod względem finansowym i organizacyjnym. Także myślę, że więcej jak takich klubów będzie, to wydaje mi się, że polska piłka by naprawdę troszkę wyżej stała. Z Amiki wielu zawodników gdzieś tam próbowało, czy grało w reprezentacji, tak? No, z tak małego klubu, gdzie on przede wszystkim zbierał młode talenty i żaden trener tam się nie bał postawić na młodych ludzi. Przez 10 lat troszkę namieszali w piłce polskiej. Przez 5 sezonów we Wronkach Kryszałowicz zdobył dla Amiki ponad 50 bramek. Skuteczna gra w lidze i udział w europejskich pucharach zwróciły uwagę działaczy z Niemiec. Po Kryszałowicza zgłosił się Eintracht Frankfurt. Eintracht bardzo chciał, bo zapłacił za mnie w tamtym czasie 2 miliony marek. To było jeszcze dosyć sporo pieniędzy. To była cisza, nikt nic nie mówił. Oglądali mnie 3 czy 4 razy w klubie, 2 razy chyba w reprezentacji. I przyszedł transfer, raz, dwa, trzy. O wszystkich się pisze, a mnie sprzedali. No to tak wyglądało. No i przede wszystkim trafiłem do trenera jednego chyba z najbardziej wymagających na świecie, Felixa Magata, który no, szczerze mówiąc pokazał mi, jak tam trzeba się trenować. No, to jest ekstremalne warunki, ekstremalne treningi. No i nie mówię, że później mi się to po prostu odbiło, bo dużo kontuzji, to myślę przez to, że po prostu mój organizm wysiadł. Trudne warunki pracy w Niemczech dały mu się jednak we znaki. Kryszałowicz stanął przed trudnym wyborem. Dalsza gra u zachodniego sąsiada lub powrót do kraju. Gdy się skończył kontrakt, wyszliśmy z powrotem do Bundesligi. Niemcy chcieli rozmawiać na temat renegocjacji kontraktu. Ja po swoich przeżyciach tam 2,5 roku stwierdziłem, że nie, jeżeli mają możliwość wykorzystania opcji, nie chcieli. Miałem propozycje jeszcze z kilku klubów drugiej Bundesligi. No, nawet byłem na rozmowach w 2 klubach, ale jednak zdecydowałem się na powrót do Polski. Kryszałowicz wrócił na stare śmieci, do Wronek. W czasie gry dla Eintrachtu i Amiki mógł liczyć na powołania do reprezentacji Polski. Napastnik dostąpił zaszczytu gry podczas Mistrzostw Świata w 2002 roku. W meczu z reprezentacją Stanów Zjednoczonych strzelił bramkę. Występ w Korei i Japonii był jednak nieudany. Odbił się również na relacjach pomiędzy dziennikarzami a piłkarzami. Kryszałowicz trzymał się z dala od konfliktu, ale z perspektywy czasu wyrobił sobie zdanie na temat zajść z tamtego okresu. Tu oczywiście można sobie wiele zarzucić dziennikarzom, bo ataki na prywatne osoby, także wyzwiska, wyśmiewanie się w gazetach to nie jest dziennikarstwo, to po prostu gazety szukają sensacji i generalnie ja bardzo rzadko z dziennikarzami rozmawiam, bo szkoda czasu mojego i tak napiszą przeważnie co chcą. A po drugiej sprawie zawsze kontekst taki jest, że szukają sensacji. I tu jest duży problem. Wielu dziennikarzy przeinaczą słowa i później to się odbija. Niekompetencja duża i tyle. Po 2 sezonach spędzonych we Wronkach Kryszałowicz podpisał kontrakt z Wisłą Kraków. Pobyt w Krakowie był dla napastnika zupełnie nowym doświadczeniem. Specyficzny bardzo klub i specyficzni ludzie w Krakowie. Takie krakowskie piekiełko, ale to taka była wizja klubu. No, ci ludzie, którzy ją mieli, no to już ich nie ma, także Mam nadzieję, że Wisła się odbuduje, bo zasługuje na to, żeby grać o wyższe cele. Powiem tak, no, na pewno dużo pokazał trener Petresko, który przyszedł tam do Wisły Kraków. Całkiem niezależny trener, całkiem inne metody treningowe wprowadził. No i przykro to, że akurat tak się pożegnali, ale to w Polsce łatwiej zwolnić trenera niż kilku zawodników. Tak. Później pojechał do Ruboli, grał w Lidze Mistrzów, a Wisła jak nie była, tak i nie ma w Europie. Po niespełna 2 sezonach gry dla Wisły Paweł Kryszałowicz przeniósł się do niemieckiego SV Wilhelmshafen 92, drużyny grającej w trzeciej klasie rozgrywkowej. Problemy zdrowotne nie pozwoliły Kryszałowiczowi na kontynuację kariery na najwyższym piłkarskim poziomie. Uznałem, że po prostu mój organizm już dłużej nie wytrzyma. Mięśnie mi po prostu nie wytrzymywały obciążeń treningowych. Jak potrenowałem trochę mocniej, to zaraz jedna kontuzja, druga kontuzja. Uznałem, że już po prostu starszy i nie ma co tam wyrywać się gdzieś do jakiegoś klubu, gdzieś tam jeszcze oferty miałem, ale uznałem, że ciężko, bo bym oszukiwał ludzi. No, miesiąc popracuje się, później się nie gra, bo kontuzja to i szkoda i mojego nazwiska, szkoda mojej tej. Także wróciłem do swojego klubu, jeszcze grałem troszkę w rozgrywkach 3-4 ligi, tu się tam gdzieś się wychowałem, także kółeczko zostało zakręcone, zamknięte, także myślę, że piłkarsko, jak pochodzę z takiego małego klubu, to w miarę jestem zadowolony z przebiegu swojej przygody piłkarskiej. Przychodząc tu 6 lat temu, Gryf gdzieś tam był między 4. a 5. ligą. Napędził moja osoba i ci ludzie, z którymi tam zacząłem współpracować, napędziło trochę klimatu. Przychodziło nawet na mecze, no i po 2000 ta ustawa, która weszła o imprezach masowych, zabiła ten futbol w tych małych miejscowościach, to jest faktem, bo przepisy są takie, a nie inne i ciężko jest je po prostu wyegzekwować. My dzisiaj jesteśmy akurat niestety w takiej sytuacji, że musimy dopiąć finansowo rok i zdecydowaliśmy się przed tym rokiem, że po prostu musimy finanse doprowadzić do stanu takiego, żeby klub funkcjonował, w ogóle przeżył, bo nie jesteśmy zbyt rozpieszczani przez samorządy. My jako działacze sportowi poświęcamy się w pełni. I nie tylko ja mówię o dyscyplinie piłka nożna, ale jest wielu wspaniałych ludzi, poznałem w Słupsku, którzy próbują coś zrobić, a gdzieś tam samorząd nie stara się wykorzystać tych osób do tego, żeby pomóc, żeby rozwinąć troszkę szerzej spojrzeć niż na swój czubek nosa. Ale mam nadzieję, że to się kiedyś zmieni i robimy swoje, dalej patrzymy w przyszłość z optymizmem i trzeba po prostu grać, trenować, żeby panować.